Rozdział trzeci. Lekarz, czyli prysły zmysły. Uwaga, drastyczne sceny. Jeśli jesteś wrażliwa lub wrażliwy, przełącz na następny chapter. To było tak: na lewo dentysta, na prawo lekarz. Hmm, taki myk. W niewiadowie w bloku na parterze, bo wyżej normalnie mieszkali ludzie. Służba zdrowia była wtedy zorganizowana wzorowo, bo na styl radziecki. Receptę wypisywała pielęgniarka, stemplowała, a lekarz tylko podpisywał. Ważyli nas od przedszkola obowiązkowo, mierzyli, dawali tran na odporność, lubiłem ten chlebek z solą na zagrychę. Alej, tak w dzieciństwie ciągle chorowałem, albo albo mamie się zdawało, że chorowałem. Tak czy inaczej wciąż żarłem lekarstwa na ogół antybiotyki, albo biseptol. Tony antybiotyków. Dziwne, ale najgorzej było w czerwcu, bo chłopaki szli zawsze nad rzekę się pokąpać i na łąkę się poopalać, a ja znowu angina, jak co roku, i znowu biseptol albo zastrzyki. Po latach dopiero okazało się, że to nie była żadna angina, tylko uczulenie na kwitnące zboża. No ale kto wtedy słyszał o alergii? Więc leczyli anginę. Największe wrażenie w przychodni robiły na małym czarusiu wielkie, metalowe popielniczki na wysokiej nóżce. Kiedyś weszliśmy statą do dentystki. Pamiętam każdy moment tego zdarzenia. Byłem przerażony, no bo sam dentysta mnie przerażał, a do tego jeszcze spuchłem i bolał mnie ząb. I najgorsze, wiedziałem, że będzie bolało jeszcze bardziej, no ale musi, bo ma mi przecież potem ulżyć. Dziecko wszystko rozumie. W poczekalni do tego jak zwykle pełno ludzi z pobliskiego PGR-u, wyłudzających zwolnienia, w butach utytłanych w końskim łajnie. Chociaż kultura nakazywała, żeby do lekarza ubrać się jak do kościoła. No, lakierki i biała koszula. No i kąpiel jakaś, wreszcie. Cały ten klimat sprawił, że zaczęła mi pulsować głowa. Chciałem uciekać. Ale nagle zobaczyłem swoją ulubioną, tajemniczą popielniczkę. Wyższą ode mnie. Aż mnie ząb z radości przestał boleć. Cóż jest w środku? Niewiele myśląc, złapałem ją dwiema rączkami i przechyliłem, żeby zajrzeć tak z dziecięcej ciekawości. I choć chciałbym powiedzieć teraz nie, mówię, o tak. Wyleciało na mnie, tak na moje oko, gdybym miał to dziś oszacować, około litra ludzkiej flegmy. Takiej charakterystycznej, zielonej, znanej z płyt chodnikowych, z krwią albo glutami, ale głównie z krwią. Mój nagle pobladły tata wyglądał, jakby miał zaraz zwymiotować, o, inni zresztą też nie lepiej. A ja tak stałem, zaskoczony lekko i cały się kleiłem. Nikt nie miał śmiałości się do mnie zbliżyć, nawet lekarz. On Brzydzili się dziecka, tego głupka, który wylał na siebie całą zawartość spluwaczki, wymyślonej dla narodu po to, żeby nie zarażać się wzajemnie gruźlicą. O przesłanie było takie: jak nie będziemy na siebie kasłać i wypluwać na chodnik czy w rękaw tylko w jedno miejsce, a służba zdrowia będzie mogła to dezynfekować, no to szybciej pozbędziemy się gruźlicy. Tymczasem ja tę całą gruźlicę wylałem na siebie. Na raz. Na czyste ubranko do lekarza, prosto od mamy. Ten zespół ludzkich nieszczęść. No i tej krwi. I wróciłem do domu. Ja, małe, obrzydliwe dzieciątko w obcej flegmie. Nie było chętnych, żeby mnie dotknąć. Nawet moja własna, rodzona matka się mocno zawahała. Czy to na pewno ja? Jakoś jednak ściągnąłem w końcu z siebie sweterek i resztę. Wszystko od razu poleciało do spalenia do pieca. To był jedyny raz, kiedy ojciec poszedł ze mną do lekarza. Jak jestem taki bystry, to mam się leczyć sam. Gdy byłem już nieco starszy, no wyższy od spluwaczek w każdym razie, przez przypadek opatentowałem pewien sztos. Wchodziłem do przychodni, widziałem te mordercze kolejki, bo wtedy wszyscy bez numerków mówili sobie, kto jest po kim, a każdy chciał być przed kim. Panował więc chaos. Do tego zapach służby zdrowia, czyli trochę spirytusu, leków, cały ten PGR, spoceni ludzie, kurze odchody, końskie łajno oraz wszechobecny w tamtym czasie Lizol. Lizol, który zabijał wszystko i nie daj Bóg stanąć w skarpetkach na podłodze. Oby człek boso został. Dowiedziałem się niedawno, że Lizol stosowany był w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych do tak zwanej dezynfekcji więźniów, którzy musieli zanurzać się w kadzi z tym płynem. Przecież to środek żrący, na Boga! Jak ludzie, ludziom, mogli robić takie rzeczy? Cała ta wonna mieszanka w malutkim pomieszczeniu przychodni tak mnie kiedyś dobiła, że... Zemdlałem. Obudziłem się w pokoju pielęgniarek, gdy mnie już cuciły przy otwartym oknie. Pamiętam, że przybiegł również lekarz. Co się stało, co się stało? Pazury syn zemdlał. O Jezu, to weźcie go bez kolejki, bo musi być bardzo chory. Za jakiś czas znów idę do przychodni, i po drodze myślę sobie, co ja tam będę stał dwie godziny w tym kaszlu i smrodzie. Ja sobie zemdleję. I padłem. I tak za każdym razem padałem. Aż wreszcie już nawet nie musiałem próbować, bo na mój widok krzyczeli z daleka, o pazury syn idzie, będzie mdlał! I byłem obsługiwany poza kolejnością. Tak. Omdlewanie było moją pierwszą, pierwszoplanową i to udaną rolą. Rozdział czwarty. Bogusiak, czyli lot i kara. Po wyprowadzce z mieszkania służbowego na szkolnym poddaszu zamieszkaliśmy na osiedlu. W końcu miałem swój własny pokój, w bloku z numerem 15, mieszkanie 4, na pierwszym piętrze lewe drzwi. W dole płynęła smródka, czyli sajsuwa, a dalej tylko pola pegierowskie. I swoje biurko miałem oraz własne okno nawet. Widziałem z niego czternastkę, duży, dwupiętrowy budynek ze spadzistym dachem, z czerwonej dachówki, no bo innej wtedy nie było, na dole zero trawnika, tylko chodnik i asfalt. Do tego obowiązkowy rząd garaży, za które wszyscy chodzili oddawać mocz i tak dalej. Muchy, smród, a do tego nie dało się tam grać w piłkę, bo było lekko z górki. Na wspomnianym dachu z czerwonej dachówki niejaki pan Bogusiak hodował gołębie. Karmił je, wypuszczał, potem na nie świszczał, bez użycia palców, samymi wargami, a one do niego wracały. Lub nie. Tu mam pytanie, ponieważ nie wiem, po co hoduje się gołębie, więc będę wdzięczny, jeśli ktoś mi to kiedyś wyjaśni, bo przecież nie na mięso, ani na futro. No, może dla jaj. Z mojego nowego okna doskonale widziałem ten czerwony dach i okazały gołębnik, w którym pan Bogusiak był stałym gościem. To była wiosna albo początek lata, nie pamiętam, wiem, że ciepło, ale jeszcze rok szkolny siedzę więc i odrabiam lekcje, jako zawsze pilny uczeń, a na dole pod oknem, Romek Ślipko, namawia pana Bogusiaka na piwko. No, Bogusiak się waha, ale nie za bardzo, dopala sporta, głośno myśli, wreszcie decyduje. Czekaj, czekaj i nogołymbie wypuszczę po czym szybko wbiega do klatki schodowej. Znika na moment. Za chwilę widzę, jest na dachu. Zatacza się lekko, niebezpiecznie, o, bo pewnie niejedno piwko ma już za sobą od rana i wypuszcza te gołębie z tej klatki. Ale nagle, Boże! Nóżka mu się poślizguje i oto Bogusiak po tych wszystkich czerwonych dachóweczkach robi tup, 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 coraz szybciej, bardzo rytmicznie, jak cyrkowiec na beczkach, który mimo, że zasuwasz nóżkami do tyłu i tak obracają się do przodu. Ściąga go w dół, no zgodnie z siłą grawitacji, wybija na rynnie i na oczach dziecka, czyli moich, Bogusiak leci na asfalt. Wali o niego pleckami. Spadł. Z drugiego wysokiego piętra ze spadzistym dachem, czyli jakby z naszego czwartego dzisiaj. Ciało uderzyło o twardą powierzchnię. Usłyszałem tępy huk, gdy Bogusiak wypadł mi z kadru. Ostrożnie wychylam się przez okno, spodziewając się, że zobaczę na trotuarze najgorsze, czyli trupa. Mózg rozlany, dużo krwi, może kości, w sumie. W sumie nigdy nie widziałem trupa. Wychylam się więc nieśmiało, drżąc ze strachu, wychylam. I wychylam, zaglądam za parapet w dół, a tam Bogusiak właśnie wstaje. Równie sprawniej, i bezproblemowo jak wcześniej tańczył na dachówkach. Po kolei otrzepuje wszystkie członki z góry na dół i patrząc w niebo na krążące nad nim białe gołębie, mówi rozżalony, chyba do siebie: lunego łupki. I poszedł na to piwko, ze ślipkiem. A mnie zatkało! No już nic tego dnia z lekcji nie było. Za to jaką lekcją był lot i upadek pana Bogusiaga, mojego pierwszego człowieka ze stali, i Bermensza, robokopa, z niewiadowa, I kara. Od tamtej pory wiem jedno. Jak już lecisz, to musisz być jak Bogusiak. Do końca rozluźniony. Rozdział piąty. Mama, czyli mama. Mama opowiedziała mi kiedyś jak to było w starym szpitalu w Tomaszowie przy Polnej 13 czerwca 1962 roku, gdzie dziś jest liceum medyczne. Że długo i boleśnie przychodziłem na świat, że urodziłem się taki w sam raz, bo 3600 56 cm o 21:15, że tuż po porodzie położne zabrały mnie do dużej sali. I przynosiły tylko do karmienia. Że mężczyźni nie mieli wstępu na porodówkę, co mnie, facetowi, który uczestniczył przy dwóch porodach swoich dzieci, w ogóle się teraz w głowie nie mieści. Ale wtedy tak właśnie było. Nigdy też nie czułem, że jestem normalnym dzieckiem, jak moi koledzy. Od samego początku byłem jakiś inny. Może też trochę przez wychowanie. Matka nie pozwalała mi biegać, pocić się, a chusteczki na głowę zakładała nawet w środku lata. Żeby mi uszków nie zawiało. Ba! Zdarzało się, że chodziłem w sukience. Mhm. A mama mówiła, że jestem dziewczynką, tylko taką z kranikiem. Oj, mamo, mamo. Już w dzieciństwie znałem na pamięć objawy wszystkich chorób, bo mama była prawdziwą ekspertką i pionierką. Zawsze miała w apteczce coś pierwszego w Polsce: na katar, gorączkę, na alergię. Sama zresztą jeździła aż do Krakowa, żeby wyleczyć własną, bo często w nocy się dusiła, i długo nikt nie wiedział o co tu chodzi, aż okazało się, że to od w pierzynie. No jak tu spać bez pierzyny? To było nie do pomyślenia. Mama brała więc zastrzyki odczulające, a w stanach ostrych ataków rozkurczowe, aminofylinum, co wielokrotnie widziałem i co później bardzo mi się przydało. Któregoś dnia w wojsku na Poligonie jakiś chłopak dostał ataku duszności i zaczął sinieć a potem umierać. Bez zastanowienia zrobiłem mu dożylny zastrzyk rozkurczający, dzięki czemu przeżył. Ale tak naprawdę to nie ja. To moja mama uratowała mu życie. Ta. Mama mocno na mnie wpłynęła. Odznaczyła się na zawsze. Pamiętam, gdy pierwszy raz przyjechała do Łodzi, kiedy graliśmy gościnnie z Enkiem Laskowikiem spektakl w nieistniejącym już dziś teatrze rozmaitości. Zorganizowałem dla niej fajne miejsca na balkonie. Ale w pewnej chwili pojawiła się za kulisami ze szlochem, że ktoś ją z niego wyrzucił i nie ma gdzie siedzieć. Boż, jakiego ja wtedy dostałem szał! Zacząłem wrzeszczeć na wszystkich dookoła, histeryzować, opieprzać każdego, kto tylko stanął mi na drodze. Zęby wyrosły mi jak u wampira, oczy i skrzyły. Ja, 24-letni wtedy nikomu nieznany aktor, walczący o to, żeby mama miała swoje krzesełko. Zeneglaskowi, który obserwował moją reakcję po spektaklu, powiedział wystraszony tylko jedno: No, stary, za matkę to ty byś zabił. No i pewnie miał rację. Mama. To mama. Byłem niedawno w naszym starym służbowym mieszkaniu szkolnym na poddaszu w Niewiadowie. Pokój, kuchnia, łazienka. Teraz jest tam przedszkole. Dziecięce obrazki na ścianach, kolorowe poduszki. Przeżyłem tam rzecz niebywałą. Zamknąłem oczy. Po prawej stronie Amerykanka. A potem duży tapczan, na który uwielbiałem z kolegami skakać z wysokiej szafy. Rozkładany fotel, na którym spałem w dzieciństwie przez dziewięć lat. Taki z drewnianymi poręczami, o które waliłem się każdej nocy głową, także wciąż miałem jakieś guzy. Zgnieło zielony chyba był ten fotel z koloru. I radio z zielonym oczkiem, które pamiętam chyba tylko dlatego, że na jego tle widzę moją mamę. Tańczącą twista mamę w mini sukience, w blond albo kasztanowej peruce, bo miała dwie, z podkręconymi zalotką rzęsami. Zginającymi się w tańcu nogami pięknymi, nogami za kolanka, których ojciec lubił matkę trzymać, gdy powoził Trabantem. Mam rotał wtedy z dumą: Ech, jadzia, jadzia moja mama, zapracowana, szczęśliwa, piękna kobieta, która podobała się mężczyznom. I to bardzo, i to wszystkim. Idąc do szkoły. Mijałem klatkę schodową, gdzie mieszkali państwo śliwkowie, którzy razem sprzątali osiedle. Pan śliwka, wysoki, chudy, przygarbiony facet, z mocno odstającymi uszami, pani śliwkowa, malutka, starutka, kruchutka, małomówna, cichutka. Mieli przepięknego syna, wieśka, kompletnie do nich niepodobnego. W wieśku kochały się wszystkie dziewczyny. Imponował mi. Dużo starszy, dorosły, taki czarny, przystojny, wysoki. Nawet w środku zimy miał piękne, oliwkowe ciało. Do tego lekki zarost, po prostu. Facet z żurnala. Czasem popalał szlugi na klatce schodowej, żeby jego rodzice nie widzieli. Kiedyś dopadł mnie z nienacka, gdy przechodziłem obok i bardzo wprost zapytał, czy widziałem cycki mojej mamy. Co? On musi mieć ładne. Westchnął. Ja na to przerażony: Moja mama, moja mama nie ma cycków. On spokojnie: Każda kobieta ma. Ja mówię: No owszem, ma piersi, którymi karmiła mnie i brata, ale to nie są żadne cycki. Spojrzał na mnie smarkacza z lekkim pobłażaniem i tylko westchnął, bo dla niego moja mama była obiektem seksualnym, po prostu. Dla mnie z kolei kimś świętym. On Na pewno nie było sobie niemerotycznych fantazji. To mi się po prostu kompletnie nie zgadzało i przeżywam to do dziś. Którego dnia Wiesiek odprowadzał swoją dziewczynę na przystanek do ujazdu. Padał deszcz, ponuro ciemno, szli poboczem. Pasów na jezdni nie było, po co na wsi? Mały ruch. Nadjechało rozpędzone auto, może ktoś pijany. Wiesiek zdążył tylko odepchnąć dziewczynę, a sam zginął na miejscu. Nie zdążył uskoczyć. Pamiętam, jak leżał w trumnie, bo kiedyś ciało wystawiano na widok, a jego rodzice tak strasznie rozpaczali, zwłaszcza matka. Wtedy od chłopaków dowiedziałem się, że był dzieckiem adoptowanym i wytłumaczono mi, co to znaczy. No i teraz ja ryczałem całą noc nad wieśkiem, pokiereszowanym i łysym w tej trumnie, ale najbardziej nad tymi rodzicami, bo nie dość, że nie mieli własnego dziecka i całą swoją miłość dali jemu, to w ciągu kilku sekund los im go odebrał. Wtedy zacząłem bać się życia, mówię serio. A życia, które potrafi przynieść aż taką niesprawiedliwość. To zdarzenie na pewno zbliżyło mnie do własnych rodziców. Byłem w stanie więcej zrozumieć. Z wielką gotowością wypełniałem każdą ich zachciankę, recytowałem wiersze, śpiewałem piosenki do skakanki. Mówiłem monologi Laskowika, nie przypuszczając, że w przyszłości stanę obok niego na scenie. Byłem jak taki piesek na pokaz. No i polubiłem to. O każdej porze dnia i nocy byłem gotów być dobrym dzieciakiem. Gdy tata miał motur, jawę, jeździliśmy całą rodziną, wtedy nie było jeszcze na świecie radka. Do Tomaszowa na zakupy. Tata z przodu, mama z tyłu, ja pośrodku, przodem do mamy, przytulony do niej całym sobą. Mama trzymała w rękach siatki, takie plecione ze sznurka, więc najbezpieczniej woziło się w nich to, co się nie tłucze, jeśli nagle po drodze pójdzie oczko. Jakiś pasztet, kawa eksera. Mleko już nie, bo wtedy było w sklepie butelkowane. Mleko przywoziłem rowerem, prawdziwe, od krowy, w bańce z mącznika od niewiadomskich. Co drugi był niewiadomski, może dlatego niewiadów. Z mącznika, czyli wsi innej części niewiadowa, który składał się z trzech części: owego mącznika, PGR-u i z osiedla niewiadów, wybudowanego dla pracowników zakładów Predą Prespol, gdzie produkowano między innymi przyczepy kempingowe, o no i młynki do kawy. A tak naprawdę podstawową produkcją były oczywiście materiały wybuchowe na bazie nitrogliceryny. Tajna produkcja, o której w miasteczku wszyscy wiedzieli, no bo była tajna. Jeśli na zakładzie coś pieprznęło, to na całym osiedlu leciały szyby, abyśmy później dowiadywali się tylko, komu dziś rękę urwało albo nogę. To było normą. Zakład obwieszczał też początek i koniec pracy syreną o 7.00 i o 15.00. Pamiętam, że u nas w oknie zawsze rosły czerwone pelargonie i jako dziecko byłem przekonany, że to one tak wyją dwa razy dziennie. Tak było, słowo. A za oknem na szkolnym podwórku rosły z kolei stare sosny. Ja myślałem, że gdy jest wiatr, to robią go owe sosny, bo są zdenerwowane, że nie mogą donikąd iść. Więc dlatego tak wściekle się poruszają. Jakby się uspokoiły, to nie byłoby przecież wiatru. <laughs> nie wiadów to w ogóle sosny i piach. Wszystkie jego części osiedle i PGR, i ten mącznik, do którego jeździłem po mleko, potrafiłem jechać z pełną bańką rowerem i jeszcze hamując co nieco, ale nadal jadąc, zbierać grzyby. Bo, bo wtedy wszyscy lubili je jeść. W occie, w śmietanie, suszone. Tylko raz się wywróciłem i wylałem całe mleko. Ale tylko raz. I w domu, z tego co pamiętam, akurat nikt się na mnie nie pogniewał. Mama zrozumiała. Może starałem się dla niej. Pamiętam jeszcze taki wspaniały obrazek z mamą w roli głównej. Siedzi na fotelu i robi na drutach sweter albo szal, a ja z szuflady biorę grzebień lub szczotkę i ją czeszę. Taki seans terapeutyczny potrafił trwać i pół godziny. Mama uwielbiała te leniwe ruchy grzebienia we włosach. Lubiła je do tego stopnia, że za czesanie płaciła od 3 do 5 zł. Pomagaliśmy jej też statą, ale to rzeczywiście charytatywnie, robić guziki z wełny do tych swetrów, bo często dziergała na zamówienie. Robiło się takie pętelki, a potem się je dokładnie oprzywało dookoła tak długo, aż stawały się twarde. Ach, do dziś pamiętam też ściegi, łańcuszkowy, krzyżykowy, sznureczkowy. Wiem, jak się warkocz w swetrze spuszcza, jak się robi reglan, jak ściągać. No mam to po mamie. W matczynych swetrach przechodziłem całą podstawówkę, liceum i studia. Miałem w jednym z nich pierwszą profesjonalną sesję zdjęciową do gazet. No bo w czym dziś już żadnego nie mogę znaleźć, tylko we wspomnieniach. Oj. Mamo, mamo. Rozdział szósty. Niewiadowskie klimaty, czyli wspomnień czar. Któregoś dnia to było chyba w szóstej klasie. Wraz z naszą wychowawczynią z podstawówki, panią Urszulą Piłatowską, zakopaliśmy w niewiadowie w pobliżu szkoły, w sosnowym piachu, plastikową skrzyneczkę, w której Udokumentowaliśmy nasze ówczesne miejsce pobytu. Zatrzymaliśmy czas. Były tam fotografie niewiadowa, szkoły, zakładowego klubu i całej naszej klasy zrobił je Zbyszek Wilkowski, brat Arka, nasze lokalne, jednoosobowe kółko fotograficzne. No bo po co więcej ludzi w kółku. Skąd zdobyliśmy plastik w tamtych czasach? A musiał być plastik, bo może długo w ziemi przeleżeć nawet 300 lat. Litka Przyborowska która jako jedyna z nas leciała samolotem, przyniosła takie sraczkowate pudełko z przegródkami, z przezroczystą nakładką i z napisem LOT. Zdobyczne pudełko po jedzeniu z pokładu TU-154. Ja do tego pudełka dorzuciłem oczywiście jakieś tabletki, bo było ich w domu mnóstwo, najwięcej witaminy B w szklanej fiolce. Do tego tarcza naszej szkoły, ołówek, banknoty, monety kartki z informacją ile co obecnie kosztuje dokumentacja pewnego niewiadowskiego dnia. Rok 1972 albo 74. Pamiętam, że mieliśmy odkopać tę zaczarowaną skrzynkę po 20 latach. Ale chyba wszyscy o tym zapomnieliśmy. A może więc teraz. Halo, koledzy. Kikuś, Gugew, Szafa, Wolek, Chojecki, Kacper, Pontik, koleżanki, Marzena Wojcza, Glitka Przyborowska, których kochaliśmy się wszyscy na zabój i po kolei, no i Monika jeszcze do której tylko szafa miał dostęp nasz przywódca i idol rzuciła go potem dla innego Arek, ale jak ona mogła, ciebie przecież ty taki super i wyjątkowy jesteś rozpaczałem na wyrost a szafa na to spokojnie i z właściwym sobie dystansem odparł bez cienia żalu wiesz jak to jest pazur może on i brzytrz, ale kto wie, może ma zaganiacza do kolan. Udałem, że rozumiem, a potem długo szukałem w słowniku słowa zaganiacz, bo w tym wieku czułem, że wypadało już to wiedzieć. W słowniku co prawda nie znalazłem, no Wikipedii przecież nie było, ale kilka lat później na plaży nudystów w Włazach na własne oczy zobaczyłem największego zaganiacza na świecie, własność pewnego muzyka z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. No, w sumie fajnie było, bo dzięki niemu na plaży pojawiało się wiele interesujących i zainteresowanych koleżanek, ale oh my gad! No, długo zastanawiałem się, nad co mu taki instrument i czy on jest klątwą, czy wybawieniem. Czy ma mu zazdrościć, czy współczuć, bo rozmyślania i rozmowy na temat zaganiacza i innych organicznych akcesoriów są w pewnym momencie życia młodego człowieka wręcz obowiązkowe. Pamiętam, jak kiedyś ksiądz oświadczył na religii, że nie wolno się analizować, bo to jest straszny grzech. Ktoś dodał przerażony, że słyszał, iż błona od tego wyrasta między palcami. A pani od biologii dokładała swoje naukowo, żeby pod żadnym pozorem tego nie robić, bo wtedy traci się budulec, czyli białko, organizm się wyjaławia, włosy wypadają, paznokcie są słabsze, no, i zęby idą, serio. Po tych sensacjach długo się trzymałem. Hmm, parę dni chyba. Do momentu, kiedy przechodziłem koło bloku szafy w drodze do szkoły i zobaczyłem zrobiony na ścianie cegłówką krzywy napis Kto konia bije, ten długo żyje. Natychmiast uznałem wyższość słowa pisanego nad mówionym i z przyjemnością wróciłem do nałogu. Od zwykły nawyk młodocianego miłośnika literatury. Słowo mówione, czy wręcz śpiewane, Miało dla mnie wielkie znaczenie w naszym domu kultury, jak to się szumnie nazywało, no bo to był po prostu parter bloku, no tego, z którego dachu spadł Bogusiak, pierdolone łumpki. Co jakiś czas inicjowano wydarzenia artystyczne, a w kinie wrzos obowiązkowo raz w roku Dzień Metalowca, na który przyjeżdżała stołeczna albo łódzka estrada wraz z jakimś artystą, czy też artystami, magnesami. Tak spotkałem Janosika. Graliśmy z chłopakami na tyłach kina w siatkówkę przez taki drąg do trzepania. No bo kiedyś u nas nie było trzepaków. Widzieliśmy w telewizji, że są takie i to dwukondygnacyjne. No ale w miastach. U nas były drągi między drzewami zawsze mszałe, śliskie po deszczu. Ciężkie do akrobacji. No bo za duże fi. Graliśmy więc w siatkówkę przez ten drąg koło kina, a tego dnia miał gościć na występach Janosik, na którego czekaliśmy dzień i noc. Ubraliśmy się kościołowo od odświętnie i usiedliśmy my, wszystkie niewiadowskie łebki na schodach, wzdłuż sceny, snując wizję, jak to zaraz będzie, że wyjdzie Jan Nosik z długimi włosami, obnażonym torsem atlety w parzenicach, kierpcach, a potem dadzą mu jakąś tarczę i będzie rzucał w nią ciupagami, pokrzykując Juhu, yeah! Następnie uśmiechnie się, lekko po zbójecku weźmie do góry jakiegoś chłopa z publiczności, podniesie wysoko i rzuci nim o po czym gwizdnie po góralsku zaświszczy i da nam porzucać swoją ciupagą, albo poczochra po czuprynie. Przed państwem Marek Perepeczko, ogłasza kierownik Bolek Krajewski ze sceny, a z kulis wychodzi jakiś Facio z nadwagą, ostrzyżony na pazia, do tego w marynarce i koszuli non-iron, zamiast ciupagi trzyma jakąś gitarę, a zamiast popisać się dźwiganiem kogoś z publiczności, jegomość ów wnosi malutkie krzesełko. Aha, ale to nie, nie koniec akcji marzenia kontra rzeczywistość. Ten niby Janosik siada i zaczyna śpiewać jakieś gówno nas obchodzące smutne piosenki o miłości, przyjaźni i życiowej tragedii. I tak smędzi do mikrofonu do tych wszystkich zawiedzionych, oszukanych ludzi w tej salce przepełnionej zapachem salcesonu, musztardy, przedwczorajszych skarpet i proszku Xin. I tak, bo kiedyś nie było klimatyzacji. Kiedyś był przeciąg. No jęczał ten Janosik, no nie mieliśmy wyjścia. Po kilku minutach wybiegliśmy z chłopakami załamani na świeże powietrze, żeby chociaż pograć sobie w siatkę. No comments. Artystyczny przekaz kompletnie nas nie ujął. I gdy tak smętnie odbijaliśmy naszą szmaciankę przez ten szały z znienacka podszedł do nas Janosik. A jednak nas zamurowało. Słapaliśmy piłkę i się gapimy. No bo nie wiemy przecież, jako te dzikie dzieci ze wsi, co zrobić. Czy powiedzieć dzień dobry, czy spierdalać. Bo wtedy wcale nie było pewne, czy dorosły pogłaszcze cię po główce, a może ci wpierdzieli. Parafrazując, albo szacun, albo wryj. A nie wiadomo co lepsze. Co gracie? spytał Janosik. siatkówkę, bo co? odkrzyknęliśmy. Mogę z wami? Nikt z nas nie nie poprosił o autograf. O zdjęcie też nie no, bo nikt przecież nie miał aparatu. Oprócz Zbyszka Wilkowskiego, tego od jednoosobowego kółka fotograficznego, co to tylko dziewczyny wpuszczał do ciemni, żeby mogły zobaczyć jego aparat. Janosik pograł z nami chwilę, no i pojechał dalej chałtużyć do skarżyska. Po latach robiliśmy z Markiem Perepeczko trzynasty posterunek, no ale nie pamiętał tamtej siatkówki. W niewiadowie. Wyznał mi jednak, co wtedy śpiewał. Uwaga, to był mój ukochany i wyjątkowy Bułat Okudżawa. Ups! Do naszego klubu przyjeżdżali tak zwani znani i lubiani i bogaci, więc naszym zdaniem po to, żeby na hałturach sobie jeszcze dorobić. Pamiętam, jak Jarema Stępowski, warsiaski taksówkarz, ten od na Wisłostradzie kwitnie bez, przyjechał z zielonym fiatem Mirafiori. Jaki to był fiat? Każdy z nas widział w nim siebie. Każdy sobie myślał, czy ja kiedyś też tak usiądę w takim mirafiori. Ty mirafiori? Co to za słowo? Od razu widziałeś południe Włoch, jakieś owoce, które nie wiesz jak wyglądają. Lazurową wodę, na przykład Adriatyk jakiś. Boże jedyny. A tu tylko Polska centralna, Piach. Sosnowy lasek, Omszały drąg, kilo i jabłek i saj i suwa. Kierownik Bolek Krajewski dbał jednak bardzo, żebyśmy w tym niewiadowie o wielkim świecie chociaż usłyszeli. Sprowadził więc kiedyś oczywiście zespół Roma, Bernarda Ładysza, Kazimierza Brusikiewicza, słynnego Kazimierza Kowalskiego, młodego, szczupłego chłopaka, zupełnie jak niebas, Tomasza Mędrzaka. Skultowego w pustyni i w puszczy, niestety bez psów, a przede wszystkim bez Moniki Roski. Potem podróżnika z Afryki, który puszczał kolorowe przeźrocza, i można było z nim pogadać albo zadać mu jakieś pytania. Dla najbardziej aktywnych komuna przewidywała nagrody, dzięki czemu mam klaser do znaczków z podpisem Małgorzaty Potockiej, która pojawiła się w niewiadowie przy okazji słynnego Hubala z Ryszardem Filipskim. Cezaremu z sympatią Małgorzata Potocka. Pamiętam. Pamiętam taki dzień po krolu, kiedy podszedł do mnie chłopiec z pamiętnikiem i poprosił autograf. To była dla mnie nowość i miłe zaskoczenie na autograf. Trzeba było jakoś sobie wyrobić, a ja jeszcze nie miałem swojego autografu. Więc co napisać? Podpisałem się tak, jak Małgosia kiedyś, w moim klaserze, z sympatią. W ten sposób podpisuje się do dziś. Marzyliśmy wtedy, my łebki z niewiadowa, żeby na własne oczy zobaczyć kiedyś Jana Ciszewskiego. Tak. Tego guru, mistrza mowy polskiej, legendarnego komentatora sportowego. Tego, co nawet jak się przejęzyczył, to i tak był mistrzem. Zawodnik popełnił dwa brędy i padł jak morek wąki. <laughs> o, Ciszewski. Nie do wymyślenia, nie do podrobienia. Wreszcie poszła fama, że maestro do nas przyjeżdża Lecz chociaż była to wolna sobota Mieliśmy w liceum w Tomaszowie jakieś dodatkowe zajęcia obowiązkowe Pojechałem na nie jako ten zawsze grzeczny Ale nie wytrzymałem i na godzinę przed końcem zerwałem się Żeby zdążyć na Ciszewskiego Autobusu nie było, no bo wolna sobota Więc idę łapać okazję, stoję w starzycach i macham Nic, przejeżdża ził, nie zatrzymuje się Syrenka też nie, nagle patrzę Nadjeżdża zielone Mirafiori moje marzenie. No macham bez przekonania, bo skoro nawet syrenka się nie zatrzymała. Ale fiat staje i przez szybę dla pasażera elektrycznie opuszczaną wychyla się jakiś pan. Dokąd jedziesz, synku? Ja no, do niewiadowa, odpowiadam. Pytanie szybkie, a ubezpieczony jesteś? Słyszę, ten zatkało mnie. Nikt mnie o takie sprawy nigdy nie pytał. Yy, no, no, bo, no bo generalnie, no to ja jestem ubezpieczony w szkole, no ale siedzenie obok kierowcy też musi być ubezpieczone, skoro cały samochód jest. Na tym to polega. A no tak, no to siadaj i zapnij pasy. Pierwszy raz w życiu zapinałem wtedy pasy, bo pierwszy raz w życiu widziałem w aucie pasy. Patrzyłem tylko kątem oka, czy nie oberwę za swoje marne próby połączenia sprzączki z klamrą. W zupełnej ciszy dojechaliśmy do niewiadowa, bo kierowca rozmowny nie był, tylko cały czas palił papierosy. Dopiero, gdy wysiadałem, odważyłem się powiedzieć, Będę na spotkaniu z Panem dzisiaj. Ze szkoły się zerwałem. Specjalnie. Uśmiechnął się i przypetował karo w przepełnionej popielniczce. Tak, to był on, Jan Ciszewski, mój kierowca. W ramach obcowania z kulturą organizowane były także zimowiska artystyczne. W Warszawie ulokowano nas w jakimś domu kultury, gdzieś przy Puławskiej, koło Królikarni. O no materace, łóżka i... i codziennie spektakle teatralne. Zobaczyłem wtedy największe dzieła polskiej kultury tamtych czasów. Dantona, Szajny, potem Szewców, Witkacego z Janem Englertem i Mieczysławem Czechowiczem. I uwaga! lot nad kukułczym gniazdem z Romanem Wilhelmi. Drugi widziałem w Krakowie z Przoniakiem. A ja do dziś mam dreszcze. Nie było czasu wziąć oddechu, tak genialnie grali. A w Ateneum miałem zaszczyt zobaczyć bal manekinów, gdzie wystąpili wszyscy moi bogowie, sceny których znałem z filmów. Grały Czarne Chmury, czyli Leonard Pietraszak. Kochałem się w nim, a gejem nie jestem. Grała trendowata, czyli przepiękna czarna Elżbieta Starostecka. Człowiek z marmuru młoda Krystyna Janda. Jak rozpętałem drugą wojnę światową, to oczywiście Marian Kociniak, który tak śmiesznie w spektaklu po każdym łyku szampana robił brr Okazało się, że walili prawdziwy alkohol. Były polskie drogi Henryk Talar. Nie lubię poniedziałku, czyli Lech Ordon i Ryszard Pietruski. Wszystkie moje gwiazdy na jednej scenie. Był 11 stycznia 1979 roku, nie zapomnę. Mój kolega, Kajus Augustyniak, zaciągnął mnie za kulisy, po autograf. Słuchaj, tam jakikolwiek, byle zobaczyć ich z bliska. Henryk Talar podpisał się nam jako pierwszy i rzekł... Nie mówcie nikomu dzieci. Marian ma urodziny i trochę tu sobie balujemy. Idźcie złóżcie mu życzenia. Przyjęto nas jak kolegów. Oni sobie pili, jedli pączki. Nas też poczęstowali słodkim, mrugali porozumiewawczo, gdy komuś się wymsknęło przekleństwo. O fajnie było. I ja z tego upojenia radością w pewnej chwili powiedziałem do Henryka talara: A wie pan, ja też chcę być aktorem. Spojrzał tylko na mnie. Dziecko, będę bezwzględny. Życzę ci, żebyś został moim dyrektorem. Wszyscy o, o, w śmiech. A ja wiedziałem tylko, że czegoś tu nie rozumiem. Lata później pojąłem. Albo aktor, albo dyrektor. Dwóch w jednym koledzy nigdy lubić nie będą. Rozdział siódmy. Babucowa, czyli szansa, że urosnę. Dlaczego kiedyś nie lubiłem jeść? Nie Dzisiaj tego nie rozumiem. Mama gotowała dobrze, a ja miałem problem ze zjedzeniem nawet królowej zup, czyli pomidorowej i to z makaronem. Mama robiła go własnoręcznie. Najpierw ugniatała ciasto, wałkowała je, a potem bardzo szybko kroiła nożem w cieniutkie paseczki, mnóstwo paseczków, prowadząc ostrze precyzyjnie wzdłuż paznokci z szybkością karabinu maszynowego. Imponowało mi to. Następnie makaron sechł na stolnicy i na rozłożonych po całym domu lnianych siereczkach. Każda czynność była kiedyś wykonywana bardzo pieczołowicie, każdej poświęcano odpowiednią ilość czasu. Skąd się ten czas brał? Tego też nie wiem, ale fakt, że było go więcej niż teraz, dużo więcej. I starczało go na wszystko. Pamiętam, że w pewnym momencie w sklepie pojawił się makaron czterojajeczny Oczywiście niezmiernie bawił on mnie i moich kolegów Sześć, mów mi makaron Dlaczego? Bo jestem czterojajeczny i mam dwa końce Pamiętam sam makaron jako nowość I pamiętam, kiedy rodzice po raz pierwszy w życiu go ugotowali Siedzimy przy obiedzie, machamy łyżkami Ja najwolniej Siedzimy, machamy Aż nagle tata mówi, nie, Jadzia, to jednak nie to. I Jadzia dalej godzinami wyrabiała swój domowy, jedyny, prawdziwy makaron. Raz w tygodniu, bo przecież codziennie pracowała w fabryce, dlatego też w domu w tygodniu jedliśmy najczęściej wspólne kolacje, a obiady w szkole lub w zakładowej stołówce w czternastę, tam gdzie Bogusiak pierdolone gołąbki spadł. Pamiętam też z bardzo głębokiego dzieciństwa, że zawsze, gdy miałem zasiąść na nocniku, mama wręczała mi dupkę, czyli piętkę chleba, bo wtedy szybciej pójdzie. Dokarmiała mnie niepostrzeżenie. Kiedyś jadaliśmy tylko okrągłe chleby, więc dupek było mnóstwo. Gdy trochę podrosłem, soliłem je sobie dla smaku. Potem przerzuciłem się na chleb ze śmietaną i cukrem, który smakował najlepiej tuż po powrocie z podwórka. Z nocnika już co prawda wyrosłem, ale sentyment do piętek mi został. Dubka to dubka. Do dziś zawsze pierwszy za nią łapię. Od razu musi być moja. Dubka z chleba, jedyny suchy pokarm, który tolerowałem w dzieciństwie. Bo poza tym, jeśli już, to najchętniej jadłem zupy i wyjadałem mokrą skórę kury na przykład z rosołu. Resztę potrafiłem chować w buzi przez pół dnia i tak chodziłem, bojąc się wypluć jedzenie, żeby mama się nie pogniewała. Chomikowałem więc pożywienie ukradkiem, urząc w żywe oczy, że przecież już dawno wszystko połknąłem. Czemu miałem taki piekielny problem z jedzeniem? Nie mam bladego pojęcia, ale bywało i tak, że nawet w szafie się chowałem, żeby tylko nie musieć jeść. Ale i tam mnie dopadali dobrzy ludzie. Jedynym miejscem, gdzie nikt mnie do żadnego jedzenia nie zaganiał, był dom babci babucowej, która, jak twierdziła moja mama... Karmiła mnie racuchami z jabłkami, tak jak karmi się gęś. Na chama. Z popychem. Racuchy z jabłkami. Do dziś moja słabość. Ta starsza pani opiekowała się mną, gdy byłem chory albo gdy rodzice musieli wyjść o, czyli w każdej wolnej dla nich chwili. Wtedy pracowało się sześć dni w tygodniu, i tylko niedziele były niepracujące. Choć ojciec i tak czasem miał jakiś apel, albo niedzielną aktywność społeczną. Socjalistyczny nauczyciel. Babcia babucowa miała męża, czyli dziadka babuce. Dziadek babuca stracił w czasie wojny nogę. Pracował w klubie sportowym MKS Stalniewiadów. W pachnącym skórą i gumą drewnianym, wilgotnym baraku zajmował się piłkami i całym sprzętem, w tym getrami, które mocowało się wtedy pod kolanem sznurkiem, ponieważ były wełniane. Rozłaziły się i puchły od wody w czasie deszczu. Wtedy nie było jeszcze getrów elastycznych ze ściągaczem. Skórzane piłki szyto z kolei ręcznie. Wypełniano napompowaną gumową blazą i związywano w całość grubym rzemieniem. Najgorzej było trafić w to wiązanie przy główkowaniu, bo ślady na czole zostawały wtedy uch, straszne. Ja przynajmniej wyglądałem jak Frankenstein. Z odciśniętym na łbie równiutkim szwem. Frankensteinem byłem nieskończoną ilość razy. No ale. Moją grę w piłkę pomijmy może dyskretnym milczeniem. A mówmy o dziadku babucy, który w czasie wojny stracił nogę. Prawą. O ile pomnę. Miał tylko udo i do tego dopasowaną drewnianą protezę, którą sobie przyczepiał skórzanymi pasami ze sprzączkami, a one wesoło pobrzękiwały przy każdym kroku. Gdy kiedyś babcia babucowa wzięła mnie do siebie na noc, spałem z dziadkiem w jednym łóżku. Wtedy to zobaczyłem. On tę nogę na noc sobie odpinał i odkładał na bok. I kładł się spokojnie spać z samym kikutem. Pamiętam, a wspomniałem już, że nie byłem normalnym dzieckiem, że pierwsze, co powiedziałem zachwycony mamie po nocy z dziadkiem babucą, to to, że ja też chcę mieć taką nogę, bo mógłbym ją sobie odkręcać. A ponieważ niedługo mam urodziny, więc jeśli o cokolwiek mógłbym prosić, to o taką właśnie drewnianą nóżkę, albo najlepiej od razu dwie. Matka oczywiście natychmiast dostała zawału białej gorączki, ale ja byłem bardzo przekonany i tłumaczyłem jej swój pomysł sensownie. Mamuniu, to taka wygoda. Możesz ją sobie odpinać kiedy chcesz, nie musisz cały czas jej ze sobą targać na podwórko albo do szkoły, a poza tym taka noga nie boli. Logiczne? Tak, powtarzałem trochę po dziadku babucy, który zawsze podkreślał, że nie dość, że nie boli, to jeszcze nie ma siniaków i nikt ci nigdy na nogę nie nadepnie. No bo jak, skoro nie masz stopy. I jakkolwiek jego tłumaczenia zaklasyfikować należy do humoru raczej czarnego, trzeba przyznać, argumenty miał nie do odkręcenia.